Siemano YouTube, Bernard ze Snakebarn. Witam Was we wtorkowej odsłonie poniedziałkowego odcinka. Dzisiaj sobie trochę powlogujemy, pokażę Wam kilka aktualności. Młodziaki, które wyszły z jajek, wyliniały. Mam też rewelacyjną niespodziankę. Coś, co naprawdę mnie mega zaskoczyło. No i jeszcze zobaczycie, co się działo przez weekend na hodowli. Jedziemy! Najpierw pokażę Wam znios bardzo ważnego projektu dla mnie. W końcu powoli dopełniam projekt, który mam w głowie już naprawdę od kilku lat. Druga sprawa jest taka, że wyliniały młodziaki z tego cięcia. Także wyglądają naprawdę obłędnie. Pokażę Wam, jak bombowe są proste geny. I trzecia sprawa z kolejnego łączenia. Pod białe węże wyszło kilka interesujących białasków. Więc zmieniamy kadr. Koniec oglądania mnie i tego gościa. Nie wiem, w sumie nie znam typa, ale mój syn mówi, że jest spoko. Zmienimy kadr i jedziemy z wężykami. Żeby nie przedłużać, na start tatuś zniosu, którego zobaczycie za chwilę. Czyli piękny asfalt fire. Wiecie, jak bardzo jaram się kompleksem Yellow Belly, więc ten znios będzie naprawdę, naprawdę mega. No to zaczynamy. Słuchajcie, mamy tutaj samicę. Powolutku ją delikatnie ściągniemy. Zobaczmy te śliczne jajeczka. Mamy tutaj samicę Hurricane Laser. Także słuchajcie, jeżeli mi się uda trafić Hurricane Asfalta, to naprawdę to będzie mega sztosik i rewelacyjny potencjał na moje przyszłe kombosy. Dobra, samica idzie trochę odpocząć, a my ogarniemy jajeczka. Dobra, zważmy je jeszcze na szybko. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 pięknych, dużych jaj. Zobaczmy, ile one ważą. 100 gram sztuka. Także całkiem nieźle lecą do pojemnika, do inkubatora. Pojemniczek już przygotowany. Tym razem możecie sobie zobaczyć wyjątkowo na perlicie, nie na wermikulicie. U gekonów perlit mi się sprawdza rewelacyjnie. Także papierek. Zamykamy gumka i tak zabezpieczony pojemniczek leci na 58 dni do inkubatora. Zobaczmy teraz młodziaki. Tutaj mamy piękną mamusię. Tego zniosu dała ładnych 6 jajeczek. Wprawdzie jest to samica, która je tylko masto, ale i tak bardzo ładnie odbudowuje swoją masę. Naprawdę głowa wygląda obłędnie. Ja uwielbiam super fajery. To są rewelacyjne, w zasadzie wręcz ikony odmian barwnych, jeżeli chodzi o pytony królewskie. Słuchajcie, będziemy wyciągać te maluchy po kolei. Statystyka, że tak powiem, jest całkiem niezła, bo wyszło naprawdę mega, mega fajnie. Zobaczcie sobie, tutaj mamy Fajera, Scaleless Heada i 2 Scaleless Heady. Młodziaki są przeurocze, one szykują się do wylineczki i naprawdę nie mogę się doczekać, jak będą wyglądać po wylince. To jest mistrzostwo. I kolejnym, słuchajcie, kolejnym łobuzem, który wyszedł, mamy tutaj białaska Scaleless Head. Przyjrzyjcie się jego głowie. Kurde, ona jest naprawdę rewelacyjna. Maluszek, jeden z 3 białasków. Zobaczymy, popatrzcie, jakie one są słodziaki. Zobaczymy sobie później, jakie mają płci, ale to już po pierwszych wylinkach. Przyjrzymy się później dokładnie, które mają Scaleless Heada, które nie, ale na 6 jajek mamy 3 niebiałe i 3 białe. Także statystyka, moim zdaniem, jest naprawdę super. Wyrzucimy jeszcze te stare jajeczka, z których powychodziły łobuzy.
i one, niech sobie tutaj na lajcie przechodzą pierwszą wylinkę. Zanim przejdziemy jeszcze do zniosu, który zaczynałem tutaj, było dołączenie Fire do Fire Scaleless Head. Tutaj statystyka się nie popisała, wyszedł jeden biały, ale zobaczcie, jaki on jest magiczny. Tutaj mamy całą masę wylinek 8 młodziaków, a teraz zobaczcie, jak one wyglądają po wylinkach. Słuchajcie, zaczniemy od tego pięknego normala, który nie jest takim zwykłym normalem, bo jak się przyglądniecie, to widzicie, że ma łysą główkę, więc mamy tutaj Scaleless Head'a, ładny, zdrowo wyglądający wężyk. Zobaczcie w ogóle, jak on ma pocięty ten wzór. To nie jest wzór normalnie umaszczonego węża, także moim zdaniem Scaleless Head jest rewelacyjny do dalszych projektów. Kurde, i te łyse główki są naprawdę przeurocze. Sprawdźmy, czy samiec, czy samica. Mamy samca. Leci do pudełeczka, niech się napije wody. Następny. Drugi w kolejności. Również niestandardowy normal. Jest to Scaleless Head, ale tutaj Fire'a nie widzę, więc jest to po prostu czysty Scaleless Head. Jak widzicie, łysa główka, standardowy marker. Dodatkowym markerem na Scaleless Head'a, nie wiem, czy mi się to uda wychwycić, ale jest podzielona łuska, nie wiem, nie złapię chyba tak ostrości, podzielona łuska przy kloace. A, jeszcze mamy tutaj jednego, a tutaj mamy standardowego normala. I teraz sobie zobaczcie jeszcze tak dla porównania, jaka jest różnica między normalem, a między Scaleless Head'em. Widać, że zdecydowanie Scaleless Head jest jaśniejszy, ma troszeczkę bardziej wyrazisty wzór. Także to jest naprawdę masakryczna różnica. I teraz to, na co chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie tutaj, mamy naprawdę bardzo ładnego, bardzo jasnego Fire'a. Świetne węże, mimo tego, że jest to jeden z popularniejszych genów, ale jego kolorystyka i to, jak współgra z wieloma innymi mutacjami, jest naprawdę fajna. I teraz zobaczcie, sprawdźmy sobie jeszcze. Samica. A teraz zobaczcie sobie dla porównania, jak wygląda Fire Scaleless Head. Zwróćcie uwagę, popatrzcie tutaj na to, co się dzieje. Jak mamy wyczyszczony wzór, jaka jest różnica w aberracji wzoru. Kurde, powaga. No one są, to jest dla mnie mega ważny projekt, z którym chcę współpracować. Niekoniecznie mówię o robieniu łysych węży, totalnie bezłuskowych, ale Scaleless Head nie ma żadnych problemów, żadnych kłopotów z jedzeniem, strawieniem czy przechodzeniem wylinki, a w kombach, nawet z prostymi genami, robi bardzo, ale to bardzo dużo dobrego. Dobra, te dwa maluchy wracają, idą do pudełka i lecimy z następnymi. I mamy tutaj podobną sytuację. I teraz szybko, spróbujcie sobie zgadnąć, który waszym zdaniem jest Scaleless Head, a który nie. Ok, czas minął, już wam podpowiadam. Tutaj oczywiście mamy Scaleless Head'a. Zobaczcie w ogóle, jaki ten wzór jest czysty. On jest naprawdę bardzo ładny i bardzo wyrazisty. Tutaj, pomimo tego, że jest Fire, jesteście w stanie zauważyć taką drobną pigmentację na bokach. U Scaleless Head'ów jest ona prawie w ogóle wymazana. Tutaj te Alien Head'iki, boczne wzory są naprawdę bardzo czyste. I tutaj jeszcze jest ta fajna, kolorowa głowa. Także naprawdę wyglądają obłędnie. I teraz przejdziemy do młodziaka, do jedynego białaska, który był w całym zniosie. Słuchajcie, on jest naprawdę prześliczny. Drobniutki, bo urodził się najmniejszy. Na moje oko, nie wiem, czy to będzie tak w miarę widać, ale jest tutaj Scaleless Head. A dodatkowo, po pierwsze, jak przeszły pierwszą wylinkę i sobie go oglądnąłem tak wcześniej, jeszcze nie na kamerze, zwróciłem uwagę na to. Pomyślałem sobie, o kurde, nie zrzucił wylinki do końca. Ale jak się przyjrzałem, okazuje się, że mamy łobuza z bardzo ładnym paradoksem. Naprawdę świetny młodziak. Sprawdźmy płeć. Niech to będzie samiec. Proszę, niech to będzie
Samiec. Zobaczmy. Tak jest. Mamy samca. Także pięknie ten chłopak na 99% zostaje w domu. Jest rewelacyjny, a ten słodziutki paradoks po prostu totalnie mnie rozwala. Zanim się z wami pożegnam, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Na ostatniej zoegzotyce podszedł do mnie Tadeusz. Młody, wesoły, sympatyczny chłopak. Wręczył mi coś bardzo, ale to bardzo wyjątkowego. Własnej produkcji węża, który mi się naprawdę mega spodobał. Bardzo fajny. Doceniam takie prezenty. Wygląda rewelacyjnie. Mnie mega urzekł. Ten wężyk ląduje na regale. Będzie sobie stąd wszystko obserwował. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Tadeusza za to. Super sprawa. Naprawdę zrobiłeś mi wielką, ale to bardzo wielką przyjemność. No i przejdźmy do zakończenia. Zobaczyliście w tym odcinku jaja mega ważnego projektu dla mnie. Zobaczyliście, jak może zadziałać gen Scaleless Head, który do tej pory jest w zasadzie w większości wypadków powiązany tylko i wyłącznie z łysymi wężami, z bezłuskimi całymi wężami. Dla mnie ten gen robi naprawdę dużo więcej. I moim zdaniem właśnie na tym polega cała impreza, cała zabawa z pytonami królewskimi. Trzeba troszeczkę wyobraźni i coś dostrzec. Z tym genem chcę pracować, bo jest dla mnie bombowy. Oczywiście węża bez łusek też chcę mieć. Chcę zobaczyć na własnej skórze, sprawdzić, jak nim się dobrze zająć i czy faktycznie jest tak problematyczny. Tomek Wanat już coś o tym wie, ale ja może podążę troszeczkę inną drogą. Zobaczymy. Tyle ode mnie w tym odcinku. Widzimy się w czwartek. Powoli przygotowuję dla was special skarmienia, także będzie na bank, bo wiem, że chcieliście. Piszcie mi w komentarzu, z czym waszym zdaniem Scaleless Head może jeszcze robić super robotę. Popatrzcie, podsyłajcie propozycje. Może to zrobimy. Czemu nie? Jeszcze raz, tyle ode mnie. Życzę wam miłego tygodnia. Widzimy się w czwartek i bawcie się dobrze. Hej!